Co, piątek? Piątek. Patrzcie! Oto człowiek szpadel wrócił na powierzchnię! Czeka was dogłębny wstrząs! Zaraz się wymknie! Odrzuć mnie! O! Tony! Cześć! To nie jest tak, jak myślisz. Człowiek szpadel uciekł. Musimy zatrzymać to coś, zanim dotrze do estakady. Chyba mamy towarzystwo. Nie podkopią naszej pewności siebie. Wypowiedzieliśmy wojnę naziemnemu światu. Nie powstrzymasz nas. Srogo pożałujecie, że wyszliście spod siebie. Wstawałem dziś z łóżka.
siedzi za kółkiem, bo prowadzi jeszcze gorzej niż my. Nikt. Próbujemy to zatrzymać. Musimy dostać się za koło zębaty. Dasz radę je zamrozić? Tak, jeśli się zatrzyma, chyba zdołam się przebić. Spoko! Lodowa klamra już podaje. Razu lepiej. Za mną! Szkoda, że nie zamontowali nam tu wyłącznika. Biegnijmy dalej. Rany, ci kopacze są z gruntu nikczemni. Patrz, wywietrznik. Właśnie do środka. Musi tam być coś przydatnego. Dobry pomysł. Poszukam panelu sterowania. Jeśli ustawi tę platformę dość wysoko, Bob będzie mógł przerzucić mnie na estakadę. Wszystko gra, córciu. Tylko utknąłem. Zbudujesz coś, co pozwoli nam wejść do pojazdu szpadla? Po tym, jak uratujemy mieszkańców, tak? Jasne, ja tu sobie poczekam. A wy musicie współpracować. Spokojnie, tato! Thank you.
śmierdzi jak twój pokój. Chyba ty. Nie, chwila. Dzieci, przestańcie. Użyj tego, żeby biec po wrakach i uratować staruszkę. Potrzebujemy więcej tych klocków, żeby coś zbudować. Ale najpierw ratujmy ludzi. Tak, najpierw ludzie. Poradzimy sobie. Na pewno nic ci nie jest? Jestem cały. Dzięki. Lepiej pomóżcie pozostałym. Te meble są całkiem fajne. Na pewno dzięki moim mocom potrafię coś z nich zbudować, by ocalić tego kierowcę. Nie przebijesz mojej wyczesanej pętli? Spróbuję zebrać te klocki w moim polu siłowym. Tak, ale musimy tu najpierw... Myślę, że zebrałam już dość. Zaraz pana zdejmiemy! Zaraz spadnę! Spokojnie! Ostatni raz jeżdżę po towar do innego stanu. Dzięki za ratunek. Myślałem, że już pomrę. Uważaj! Kolejni ludzie szpadla! Słabeusze z nadziemi! Zaczynają działać mi na nerwy! Powrócili mi super strój! Miłego ślizgu! Mrożon? Dziękuję! Od dawna jestem twoim fanem! Zawsze chętnie pomogę! Lepiej się gdzieś schroń! Tato! Kolejny klocek! Dobra robota, ludziska! Tato! Nic mi nie jest! Nie! Przebija się! Załatwię to!
Dzieci, musimy wejść do mechanicznego kreta i znaleźć maszynownik. Jesteśmy prawie gotowi. Jeszcze jeden klocek i próbujemy. Nie przestawajmy. Już prawie koniec. Pomajsterkować. Na pewno dasz sobie radę, tato. Przy składaniu grilla raczej się nie popisałeś. Wezmę to. Stańcie za mną. Dobra, zaczynamy. Dobra robota, tato, ale fajnie. Kieruję się w stronę ratusza. Za nimi! Max, Viola! Jesteśmy, mamo! Jesteśmy, mamo! Maszynownia jest gdzieś tutaj. Trzymajcie się blisko żadnego zwiedzania. Jak tu weszliście? Zatrzymać ich! Zaczynam tracić do nich cierpliwość! O, mama się wkurzyła!
bo silnik się przegrzeje. Myślisz, że ten towar rośnie na drzewach? W sumie węgiel to prastare szczątki roślin. Nie ładuj mi wiedzy do głowy. Ej, że my przegrzejemy ten silnik. Znajdźmy więcej węgla i go tam wrzućmy. Ten wózek do windy. Ostrożnie, ta maszyneria wygląda niebezpiecznie. Viola, trzeba włączyć tę windę. Się robi, mamo. Wyżej jakąś szynę. Mogę tam kogoś podrzucić. Kogoś i rzucaj, Bob. Nie mamy czasu na głosowanie. Teraz wsyp węgiel do silnika, żeby się przegrzał. Wsypać węgiel do silnika. Może jest na górze coś, co pozwoli nam użyć toru? Jesteśmy coraz bliżej ratusza. Nie martw się, tato. Wcale nie jesteś raczy dbać.
żebyś mogła wspiąć się do zbiornika. To była dziś jeszcze inna sytuacja. Z dzieciakiem i moją maską. Nie ruszać się! Ale o co tu chodzi? Cóż, nie jest dobrze. Zrobiliśmy coś nie tak. Superbohaterowie są nielegalni. Może to nie fair, ale takie mamy prawo. A co byście powiedzieli na zmianę tych przepisów? Winstor Devor, mówcie mi Win. A to moja siostra Ewelina. Czołem, superbohaterowie! Pozwólcie, że o coś spytam. Co jest główną przyczyną tego, że musicie się ukrywać? Ignorancja. Wizerunek. Jeśli chcecie, żeby ludzie zaczęli postrzegać superbohaterów inaczej, musicie przedstawić światu swój punkt widzenia. Jak mamy to zrobić? Musicie przedstawić światu swój punkt widzenia. Zamontujemy wam na superstrojach takie małe kamery. Mój własny projekt. Teraz potrzeba tylko superanckich superbohaterów. Waszej trójki. Zmieńmy prawo dla wszystkich takich jak wy. To brzmi wspaniale. Panie Devor, to miłe, ale jest pan zbyt hojny. Nonsens, przynajmniej tyle mogę zrobić. Don't!